To jest naprawdę wielki skandal i doszło do niego już w ostatnich dniach i przez dosyć długi okres czasu to się utrzymuje. Wszystkie windy w metrze warszawskim działają. Nikt się tego nie spodziewał. Na pewno nie ja. Ale mamy jeszcze więcej ciekawych informacji, takich jak ściany zatorowe zaczynają się pojawiać już na targówku. Koło miłośników, kolejne spotkanie, metro jako schron. A także budowa drugiego toru WKD. Czy 15 lat, parking, parkuj i jedź. Windą na most Poniatowskiego? Czemu nie? Czy trasa tysiąclecia? O tym nie tylko. 11 kwietnia, w poniedziałek, mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś naprawdę wyjątkowo, ponieważ wszystkie windy w metrze działają. Ale zobaczcie, dokładnie tak jak tutaj widzicie na tej stronie, brak awarii wind na stacjach metra. Ale to jest i tak nic w porównaniu z tym, iż jeszcze parę dni temu była dokładnie taka informacja, iż mogliśmy tutaj wyczytać z tej strony, iż macie teraz to pokazane na ekranie, informacje dotyczące awarii i prac modernizacyjnych na windach na stacjach metra. Z powodu awarii do odwołania nieczynne są na stacjach metra windy. Brak awarii i utrudnienia przepraszamy. Także usunęli już teraz aktualnie te zatrudnienia, przepraszamy, ale jeszcze przez chwilę można było się trochę jeszcze bardziej pośmiać. Nie wiemy, jak długo ten kryzys w awariach wind na stacjach metra będzie się utrzymywać, ale miejmy nadzieję, że niedługo jakaś winda nie wysiądzie i będziemy mogli o czym mówić. Dalej idąc, ściany zatorowe, to na nie będą zwrócone oczy pasażerów. Czemu na pewno? Każda stacja metra będzie miała swoje własne grafiki. I mamy tutaj jedno zdjęcie, które muszę wam... Dobrze, pokażemy wam to w ten sposób. A z tego co widzę, i tak jest dosyć niezłej rozdzielczości. Jak widzicie, tutaj mamy zdjęcie, domyślam się, Stefana. Tutaj widać, przeskakuje przez trzecią szynę. No, nie wiem, co autor miał na myśli, robiąc to zdjęcie, ale w idealnym momencie ktoś to po prostu zrobił i musieli to wysłać, żeby się wszyscy mogli pośmiać. To jest chyba zdjęcie na zasadzie: Stefan, uśmiechnij się, bo będzie w to telewizji. I tak wyszło. Oczywiście się śmieje, ten pan raczej się nie nazywa Stefan, natomiast co możemy tutaj koniecznie zauważyć, to, iż mamy dosyć dużo elementów podobnych do tego, jak wyglądają stacje metra na targówku, czyli targówek mieszkaniowy, trocka czy szwedzka. Szwedzka nie jest na targówku, ale mamy podobne tutaj na dole te kratki. Na górze oczywiście zupełnie inaczej to wygląda, jak widzicie. Takie flagi narodowe trochę. Ale więcej na ten temat postaram się wam powiedzieć już w najbliższych dniach, jak to wszystko wygląda na tej stacji metra Kondratowicza. Ponieważ koło miłośników metra dokładnie we wtorek, czyli możecie oglądać się to we wtorek właśnie jest wejście koła miłośników metra na stację metra Kondratowicza, dużo tego słowa metra. Co nie zmienia faktu, że faktycznie parę osób, które się zapisało, jak i same koło, będzie tam właśnie zwiedzać tą stację metra. No i ja też tam będę, jeśli uda mi się wyciągnąć pozwolenie od Guglielmarku. To albo będą same zdjęcia, albo będzie film. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że i jedno, i drugie będę mógł wam pokazać, bo sądzę, że jesteście ciekawi, a już część osób z was pisała mi w komentarzach na serwerze, aby wam to wszystko pokazał, bo niektórzy z was nie załapali się na wejście, bo też w sumie wejściówek nie było zbyt dużo. Co nie zmienia faktu, że jeżeli chcecie jeszcze gdzieś wejść, i tutaj jest trochę więcej wejściówek, to będzie spotkanie już niedługo metro jako schron. Z góry mówię, ja tam nic nie prezentuję, ja tylko dostarczyłem parę zdjęć z drona, jak zazwyczaj. Co nie zmienia faktu, że dosyć ciekawy to może być wykład, czyli metro jako schron. Ja to trochę wam napomykałem kiedyś tam, jak to niektóre stacje metra mogą być jako schron, niektóre nie mogą. Domyślam się, że to będzie dosyć ciekawy i rozległy temat. Z tego co pamiętam, będzie trwać dosyć ładną ilość czasu. No, jeżeli chcecie, to zapiszcie się szybko. 26 kwietnia 2022 roku, czyli wtorek, jeśli dobrze pamiętam. I to będzie około godziny 18 w klubu kawiarni Ken 54. Także jestem ciekawy.
Opowiadać o podziemnej kolejce będzie mówić Karol Lubaczewski, jak i Mikołaj Filipowicz, którzy opowiedzą o tej też całej ciekawej historii. Więcej informacji, jak i możliwość zarezerwowania sobie miejsca, bo ostatnio nie było miejsc już siedzących, z tego co pamiętam. Jak ja jeszcze pokazywałem tam trochę budowę metra, no to macie teraz link i kartę w opisie, gdzie jest numer telefonu, można przez Facebooka i przez różne sposoby się tam zapisać. To dużo nie mówić, ja też tam będę, więc jak ktoś ma jakieś do mnie pytania na żywo, żeby się spotkać czy cokolwiek, to zapraszam oczywiście serdecznie, ale ja tam nie będę nic prezentować tym razem, ale jak będzie dłużej i później, to zobaczymy. Przy okazji warto zaznaczyć, iż już niedługo będzie kolejne wejście miłośników metra, trochę w inne miejsce, nie na budowę, ale na pewno tego też nie chcecie przegapić, bo ja jestem sam ciekawy, czego my tam nie znajdziemy. Także śledźcie koło miłośników metra i w najbliższym czasie będą kolejne informacje dla Was widoczne już na profilu, jak i na stronie. Natomiast pozostając jeszcze w temacie metra, metro wybrało wykonawcę nowych schodów ruchomych na Politechnice. Jak dobrze znacie, są dwie pary schodów ruchomych prosto z pionu, które jadą zawsze do góry. Metro chce coś z tym zrobić i aby jechały jedne w dół, drugie w górę, muszą je postawić na nowo. Oczywiście sobie żartuję, ale będą nowe. Dokładnie w 27. rocznicy uruchomienia metra w Warszawie przewoźnik rozstrzygnął przetarg na kompleksową wymianę wszystkich 6 ciągów schodów ruchomych na stacji Politechnika. Wymieni je dokładnie ten sam podmiot, który dostarczył oryginalne urządzenia w latach 90. Według mnie to dobra zmiana, czy nawet nie zmiana, ale dobra przebudowa na nowe schody ruchome. Zwłaszcza, że ta firma już ma jakąś tam, bym powiedział, styczność z tą stacją metra, więc powinno im to pójść całkiem gładko. Dalej mamy WKD, 95 lat EKD i WKD cały czas. Co nie zmienia faktu, że WKD w końcu, po dość długim czasie, się rozbudowuje. I nie mówię o nowym taborze, mówię o nowej trasie. Ale spokojnie, nie do nowej stacji, po prostu nowe tory. Cały czas do Grodziska Mazowieckiego mamy tylko jeden tor. I pociągi, no bądźmy szczerzy, w Grodzisku Mazowieckim jest główna stacja, gdzie są wszystkie pociągi składowane na noc i serwisowane. Jeden tor do tegoże odcinka to trochę mało, biorąc pod uwagę, że wszystkie z tego co pamiętam pociągi tak muszą wrócić tam na noc, czyli noc są trochę tłoczne jest na tym jednym torze. Dlatego WKD chce to zmienić i został rozstrzygnięty i nie było żadnych odwołań na drugi tor do właśnie Grodziska Mazowieckiego. Dzięki czemu będzie oczywiście więcej pociągów też na tej trasie, co nie zmienia faktu, że to będzie nowa inwestycja podwarszawska, która się pojawi już niedługo na moim kanale w inwestycjach mazowieckich. Także co dużo nie mówić, do niedługo zobaczycie. A tu jeszcze mamy z transportu publicznego informację, iż to będzie 7,5 km odcinka nowej trasy na linii 47 od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Mazowieckiego Radomińskiej. Znajduje się tam 2 stacje oraz 6 przystanków. Zakres prac zakłada przebudowę istniejącego toru oraz budowę drugiego toru. Szczegółowo o zamówieniu pisał tutaj transport publiczny już wcześniej. Co ważne i o czym warto tutaj wspomnieć, to na niektórych odcinkach, na przykład w Grodzisku Mazowieckim, są już wtedy przygotowane na ten drugi tor, tylko po prostu nigdy nie powstał i czas to zmienić. Tam w niektórych miejscach możecie zobaczyć, że jest ślepy tor wyciągnięty, więc w teorii nie będzie dużych utrudnień, zwłaszcza na tym odcinku to by było problematyczne, bo jednak wyłączenie odcinka do Grodziska Mazowieckiego byłoby dosyć dużym problemem, że pociągi nie miałyby gdzie wracać na noc i być serwisowane. Ale no cóż, czekamy, zobaczymy, jak to bezboleśnie im się uda zrobić i czy uda im się to bezboleśnie zrobić. No i zobaczymy już niedługo. Ale dobrze, bo długo tutaj gadam o różnych ciekawych rzeczach, a tu jeszcze przecież są nowe wiaty. Od początku roku ustawiliśmy na przystankach 9 nowych wiat. Kolejne 4 zostaną zainstalowane do maja. Większość jest oświetlana energią paneli fotowoltaicznych. I powiem faktycznie, widziałem ten przystanek taki jeden w kompletnym miejscu, w którym nie rozumiem, gdzie tam jest, po co tam jest, no ale tak to się pojawia. Jak widzimy, czy zdjęcie możemy powiększyć? Proszę bardzo. Chyba obok tego nawet jechałem. Nie, obok tego nie jechałem. No, co nie zmienia faktu, że jak widzicie, na górze są panele fotowoltaiczne, dzięki czemu przystanek jest oświetlany nocą. No, według mnie dobre podejście, chociaż te stawką bardziej do mnie przemawiają. Jakby połączyli jedno i drugie. Po prostu, żeby na szybach z boku były te przezroczyste panele fotowoltaiczne, na górze trawka, w środku e-papier jako rozkład jazdy. Co tam jeszcze mogliby dać?
oczywiście, żeby się świecił nocą z tych paneli fotowoltaicznych i żeby było odgrzewane siedzonko. I wtedy będziemy w domu. Wtedy faktycznie dogadamy się z tym. Z drugiej strony na pewno kojarzycie tego typu przystanki, które czasami są mówione w autobusach czy tramwajach. Następny przystanek, parking, parkuj i jedź. Połczyńska. Na przykład przystanek na żądanie. Tak, te parkingi parkujeć mają już 15 lat, trochę mniej niż ja, co nie zmienia faktu, że już dosyć długo są z nami. W środę, 11 kwietnia 2007 roku, kierowcy zaparkowali samochody na pierwszym parkingu Parkuj i Jedź w Warszawie, przy stacji metra Marymont. Obecnie mają do dyspozycji 16 tego typu obiektów z ponad 4,6 tysiąca miejsc postojowych dla samochodów i prawie 1000 dla rowerów. W tym już nawet można tam ładować samochody elektryczne i miejscówek jest bardzo dużo. Nowych parkingów jest planowanych od groma, na przykład metro Karoli, metro Lazurowa, metro Brudno. Nie wiem jeszcze w imieniu dużo, na przykład przebudowa na metro Wilanowska. Parkingu takich jest dużo planowanych, część jest zbudowana, o których cały czas nie mam czasu nagrać filmów, jak jeziorki, jak tam na dole Warszawy, patrząc z mapy, ale niedługo się to pojawi, bo tego trochę jest. Natomiast warto pamiętać o tym, że te parkingi nie są takie stare, ale jednak dobrze, usprawniają komunikację w Warszawie. Dalej idziemy, no i tak, tu znowu będzie link i karta w opisie, bo warszawski transport publiczny w okresie świąt wielkanocnych to dosyć duża rewolucja. Jak zawsze, co roku, wszystko się zmienia. Znaczy, dobrze, że tutaj akurat w niedzielę, czyli wczoraj dla mnie, dużo się nie zmieniło z komunikacyjnej, bo z tego co pamiętam była komunikacja zgodnie ze składem sobotnim. Co nie zmienia faktu, że jak zawsze w te dni okres świąteczny dużo się zmienia. I na przykład 11-13 kwietnia mamy dobrze, bo nic się nie dzieje, komunikacja jedzie normalnie. 14, 15, 19, no tu już się zaczyna faktycznie zmieniać, ale szczegóły macie w linku i w karcie w opisie, bo nie chcę tutaj się zadawniać. W dużym skrócie, no, rewolucja jak zawsze, co roku, ale mogą nie być aż takie tragiczne jak zazwyczaj, bo z tego co pamiętam, właśnie tutaj 14, 15, 19 będą jeździć zgodnie z rozkładem dla dnia powszedniego, więc może będę mógł nagrać trochę jeszcze filmów. Poszanujmy się. Dla mnie okres wolny, albo robienie prac zaległych ze studiów, albo, co ważniejsze, nagrywanie nowych filmów. I będę raczej skupiony na tym drugim, bo ze studiów to jeszcze mam ponad miesiąc. Półtora miesiąca do sesji, bo to jest też pod koniec maja. Samochody na wiadukcie nad alejami Stanów Zjednoczonych wyremontowane. Nie będę tutaj czytać wam całego artykułu, bo jak wiecie, ZDM tylko komentujemy ze zdjęć. Więc jak nam się tutaj w końcu załaduje zdjęcie, to zobaczycie nowe schody. Z tych schodów, od razu mówię, miałem parę okazję skorzystać. Głównie jak oddawałem krew i byłem bardzo leniwy i chciałem podjechać autobusem. Jak widzicie, tak to wygląda. Jeśli mam się do czegoś przyczepić, a wiecie, że lubię to robić, no to nie mamy tutaj żadnego sposobu dla osób niepełnosprawnych, aby wjechać na górę. Ale coś, co byłoby o wiele prostsze i mogłoby się tu pojawić, no to nie wiem, na przykład jakaś taka szyna, aby można było wrzucić rower i wjechać tutaj. Przydałoby się, no nie ma. No i to tyle. Dobrze, że to wyremontowali, bo w sumie stare to jeszcze gorzej wyglądały. Dalej mamy kolejny, nasz ulubiony raport z ZDM-u. Usunięto kolejne nielegalne reklamy. Bilans z marca. 136 ulic kontrolowały w marcu nasze służby pod kątem umieszczenia nielegalnych reklam. Efektem usunięcie 60 reklam, które znajdowały się w paście drogowym bez stosownego zezwolenia. ZDM informuje, jak zawsze, walczy z nielegalnymi reklamami. Jak co miesiąc. Zobaczmy sobie tutaj zdjęcia. No i ewidentnie co widzimy, ZDM faktycznie już tutaj nam się rozprzestrzenia i zaczyna usuwać nielegalne reklamy nawet z takich miejsc jak obiekty. Jak widzicie, nie ma czegoś, czego ZDM nie mógłby usunąć. Nawet jeżeli na swoim budynku, czy jakimś podobnym do swojego budynku umieścimy reklamę, to ZDM pyk i nie ma tego. Ponadto przy okazji trochę liści spadło i jakieś gorszej jakości zdjęcie jest, nie zielone, ale ZDM się tym zajmuje, jeszcze to w pracy. Natomiast mamy kolejne zdjęcie i to jest jeszcze lepsze, to jest po prostu hit. Zwróćcie uwagę, kiedyś była tu reklama, był budynek, były szyby nowe, teraz to będę wygląda, by był opuszczony całkowicie, szyby wszystkie pozbijane, ale reklamy nie ma. No, zawsze są jakieś skutki uboczne usunięcia reklamy. Tutaj widzimy, że budynek jeden został całkowicie zniszczony.
No, ja sądzę, że jednak reklama była ważniejsza, żeby ją usunąć i jak dobrze. Jak to wygląda, to mogę, jeśli wiesz, że tego nie czytaliśmy nigdy, sprawdźmy, co mamy. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg to 10-krotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksploatowana. Opłata za zajęcie pasa drogowego, podnośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni. Przez reklamę z przewijaną powierzchnią reklamową typu scroll o powierzchni 5 m², a stawka płaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3 polskiego golda i 10 groszy. Mnożąc tę wartość, kwota kary wyniosła raptem 4650 polskiego golda. Także jak widzicie, nie warto stawiać nielegalnych reklam. Dobrze, mamy już 20 minut, a jeszcze trochę przed nami informacji, więc przyspieszamy. Początek asfaltowania drugiej połowy ulicy Sokratesa, czyli inwestycja, o której cały czas nie mogę nagrać drugiego filmu. Kolejny etap Bileńskiej ulicy Sokratesa w poniedziałek. 11 kwietnia rozpoczęło się asfaltowanie jezdni północno-zachodniej, potrwa do końca weekendu majowego, po którym cała ulica będzie do dyspozycji kierowców. Więc jeszcze przed tym okresem zamierzam nagrać kolejny film o Sokratesa, bo byłem tam ostatnio dawno, więc spora, abyśmy z Cykutem się tu pojawili ponownie. Zobaczmy parę zdjęć. No trochę się zmieniło, przyznaję. Ścieżki rowerowe, to jest najważniejsze oczywiście, żeby było wiadomo. O ścieżkach rowerowych to jeszcze za chwilę będę mówić, bo dosyć ciekawe rzeczy naprawdę będą pojawiać się. Jakaś aleja po prostu tylko i wyłącznie dla rowerzystów, więc jakby coś ciekawego. Dobrze, lecimy dalej i to będą hitowe zdjęcia, bo tu już do was trochę patrzyłem, co mamy wcześniej w materiale. Czyli obwodnica Grocławia została domknięta i jest gotowa. Przejdźmy do zdjęć. Nie będę tutaj obwijać bawełnę, wiemy jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wyglądało wcześniej. Zobaczcie, jaki gruchot tutaj wcześniej stał. Stary samochód, ledwo coś się rozsypywał. Na szczęście ZDM jak zawsze wiedział, co zrobić i w pole zareagował. Został całkowicie odholowany ten pojazd spalinowy. Został postawiony nowy i jakąś tam ścieżkę rowerową, pas rowerowy wstawili obok. Ale dobrze wiemy, że głównie chodziło o ten samochód, rzecz jasna. Widzę, że mi się też aparat zaczyna przegrzewać, więc świetna zabawa. Dalej mamy z tej strony z kolei. Mamy tutaj dwie pasy. Mamy tutaj dwa pasy. No spójrzcie tego, jakie to jest nielegalne. Mamy dwa pasy na ulicy. No przecież ZD musiał zareagować. No to jest nielegalne. Jeden pas może być, a drugi dla rowerzystów, ewentualnie dla autobusów. Ale tutaj dodali opcję dla rowerzystów. Jak widzicie, rowerzyści tędy mogą jechać. I ostatnia hitowa inwestycja. Jak zwrócicie tutaj na zdjęciu, na tym górnym. Proszę bardzo. I ostatni, hitowy. Jak zwrócicie na tym zdjęciu uwagę, mamy tutaj osobę, która sobie przychodzi grzecznie po przejściu dla pieszych i myśli, że jest w siódmym niebie. Otóż nie. ZDM ukróci te męki i skróci tą przestrzeń, na której się chodzi, więc dzięki temu teraz ta osoba by nielegalnie stała na ścieżce rowerowej, jak widzimy tutaj. Ponadto zostały wytoczone tutaj nowe studzienki, które dosyć ciekawe, zawsze to śmiesznie wygląda. No i oczywiście podawano bezpieczeństwo dla osób niedowidzących i niewidomych na tej trasie. Według mnie same korzyści. Dobrze, lecimy dalej, czyli działają już nowe windy na moście Poniatowskiego. Muszę sprawdzić je. Co do wind, jest planowana w najbliższym czasie nowa seria na kanale, bardzo śmieszna, bo trzeba trochę, sądzę, że odskoczyć od naszych realiów i wejść trochę na nowe tory, jeżeli chodzi o tematy na moim kanale i będzie specjalna nowa seria poświęcona windom, niekoniecznie tym wyżej w metrze, ale już niedługo rozpocznie się seria i możliwe, że te windy pójdą na pierwszy ogień. Jak widzimy, tutaj się pojawiły nowe windy, dosyć ciekawej lokalizacji swojego i ja nie wiem, jakim cudem ja ich nie zauważyłem wcześniej. Jakby to wygląda, jakby faktycznie to było stworzone pod te windy, biorąc pod uwagę, że większość tam była pustych. Koszt budowy wyniósł około 5 milionów polskiego golda. Co ważne, na przystanki tramwajowe oczywiście nie wjedziemy windą, tam tylko i wyłącznie po schodach, a tutaj do przystanków autobusowych w teorii wjedziemy windą, ale tam dużo autobusów to nie mamy. Jaka trasa tysiąclecia? Warszawa proponuje zielona z tramwajem i rowerami. Tak to wygląda, proszę bardzo, takie propozycje. Według mnie no, ta trasa w końcu powinna powstać. Trochę zmienili plany i nie będzie dla samochodów. Będzie tylko dla ruchu lokalnego, ale to tak ograniczonego, że właściwie to trasa typowo pod rowerzystów, ewentualnie tramwaje.
To jest ważne i to tutaj faktycznie powstanie i to oczywiście idzie teraz do konsultacji społecznych. Do 30 kwietnia możecie wysyłać swoje opinie, więc link do tego artykułu, jaki karty macie w opisie teraz. Natomiast co jest ważne, to zobaczcie, jak to wygląda. Teraz jak widzimy, to tutaj niebieskie, no to jest oczywiście trasa rowerowa, która się tutaj wyciągnęła. Mamy tutaj tunel pod dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia. Również z trasą tramwajową i tu trasa tramwajowa jest nie bez powodu, o której mówię. Ponieważ zaraz jak zobaczycie, tutaj mamy trasę tramwajową, jak widzicie byłyby no trzy nowe przystanki, można by właściwie powiedzieć. Tutaj dworzec PKS by został przeniesiony w nowym miejscu, to w tym nowym parku IEŚ, który ma powstać w przyszłości, czyli węzeł Warszawa Wschód. Mamy przystanki tramwajowe tutaj, tutaj i tutaj już łączące się z całą trasą, też w tym rejonie. I tu jest jeszcze jeden nowy przystanek tramwajowy, który jest ciekawy, bym powiedział, bo jest tylko i wyłącznie w jednym kierunku. I czemu ten przystanek jest taki typowo kluczowy dla mnie ciekawy? Ponieważ, jak widzicie, to jest nowa trasa tramwajowa, o której pewnie nikt nie mówi i w sumie się nie dziwię, dobrze, że ją wzięli pod uwagę, bo tam jest zerwany ten tramwaj. Tutaj są zmiany drogowe, jakbyście chcieli zobaczyć, no to tu jest tylko i wyłącznie jeden łącznik drogowy. Tu jest zatoczka dla autobusów dalekobieżnych. Także tylko i wyłącznie tutaj jest faktycznie droga. Tu mamy już z całym przedziałem. No i jak widzicie, no nie mamy tutaj przejazdu samochodowego, jest głównie przejazd tramwajowy, tu przy zajezdni, jak widzicie, i tu jest projektowany przystanek tramwajowy. Co to jest za przystanek tramwajowy? Skąd on tu się pojawił? Czemu wy o tym nic nie wiecie, a ja wiem dosyć dużo? Bo to jest tramwaj do ząbek. On jest planowany od dłuższego czasu, ząbki kiedyś chciały od tramwajów taki projekt, więc dostały. Ładna trasa, trochę pewnie trzeba było ją uaktualnić do aktualnych zmian tramwajowych i tak dalej, jak to jest zbudowane. Co nie zmienia faktu, że taki projekt istnieje. I dalsze prace no nie zmieniły się. Dużo się tam nie zaczęło dziać przy tej budowie. Ząbki pewnie nie mają pieniędzy. A jeśli mają, to niech się zgłoszą w komentarzach. Pewnie posłucham tego. Bo taki tramwaj na pewno byłby potrzebny. Nie będę mówić, że nie. Co nie zmienia faktu, że tramwaju nie ma. Ale rezerwa na ten tramwaj została pozostawiona na tej trasie. Ponieważ dalej trochę powstały nowe wiadukty kolejowe i tam jest pozostawione miejsce na tramwaj. Kiedy powstanie, czy powstanie i w ogóle nie wiem. Tramwaje milczą zbytnio na ten temat, nie chcą nic mówić. Ząbki, do ząbek nie zgłaszałem się, więc w sumie nie wiem, ale znając życie nie mają pieniędzy, więc też nic na temat nie mówią. A tu mamy z drugiej strony połączenie i też tak to mniej więcej wygląda. Więcej informacji tu powinniście do tego w kartach, w opisie czy coś. Więc już reasumując film, bo za chwilę mi się aparat wyłączy, lotnisko Chopina. Nieznaczne opóźnienia w poniedziałek, no jest strajk, nie będę tutaj dużo mówić. Ja oczywiście popieram ten strajk, jak najbardziej polskie niebo powinno być jak najbardziej zabezpieczone, ale efekty tego strajku już mogę zauważyć. Szybciej dostaję pozwolenie na lot moim dronem, bo mają wywalone na samoloty rejsowe, więc szybciej pozwalam na lot dronem. Jak dla mnie zaleta dosyć duża, bo samolotem rzadko latam. No chyba, że latam z kolegą, a to co innego. Ale tak, bardzo przyjemnie. Że nieprzyjemnie. Powinni coś w tym w końcu zrobić, żeby nie było, że nic nie będzie latać. No i na koniec jeszcze informacja. Warszawa odzyskała Szpiegowo. Jak widzicie, Rafał Trzaskowski tutaj się dumnie uśmiecha, nasz prezydent Warszawy. Bardzo dobrze, został tam przyjęty w końcu budynek od Rosji. I niech, chętnie bym go wyburzył, ale cel dosyć dobry, żeby go tam wstawić Ukraińców. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Otwieranie bramy trochę wyglądało jak stocznia x lat temu. No ale dobrze, bardzo dobrze i niech tak będzie. Im więcej zajmiemy od nich budynków, tym lepiej. Sondażu z żadnego nie wyrobiłem w tym tygodniu, bo nie miałem czasu nawet ich zrobić, bo jestem bardzo zajęty w ostatnich tygodniach, ale może w końcu odpocznę w najbliższe święta, chociaż trochę. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kończę, bo już aparat mi się wyłącza i niedługo może będzie więcej filmów z metra. Cześć!